Miękki, puchaty i taki z łatką. 25 listopada swoje święto obchodzi najmilsza zabawka, najlepszy przyjaciel dzieci i niezastąpiona przytulanka przy zasypianiu. Pluszowy miś. Garść misiowych faktów. Światowy Dzień Pluszowego Misia ustanowiono dokładnie w 100. rocznicę powstania maskotki w 2002 roku. Wszystko zaczęło się jednak dużo wcześniej. W 1902 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Theodore Roosevelt wybrał się na polowanie. Po kilku godzinach bezskutecznych łowów jeden z towarzyszy prezydenta postrzelił małego niedźwiadka i zaprowadził go do Roosevelta. Prezydent, ujrzawszy przerażone zwierzątko, kazał je natychmiast uwolnić. Jeden ze świadków tego zdarzenia uwiecznił historię niedźwiadka na rysunku w waszyngtońskiej gazecie, którą czytał producent zabawek Maurice Mitchell. I tak w 1902 roku uszył pierwszego na świecie misia z pluszu z oczkami z guziczków ze smutną buźką. Od tego momentu zaczęto wykorzystywać zdrobniałe imię prezydenta i sprzedawać maskotki pod nazwą Teddy Bear, która do dziś w języku angielskim jest określeniem wszystkich pluszowych misiów. Proszę Państwa, oto miś. Miś jest bardzo grzeczny dziś. Chętnie Państwu łapę poda. Nie chce podać? A to szkoda. Bajkowe misie, czyli misie, które spotkamy w bajkach i filmach dla dzieci. Miś Uszatek, Miś Jogi, Kung Fu Panda, Balu z Księgi Dżungli, Miś Koralgol, Kubuś Puchatek, Mały Miś Kuba, Miś Paddington, Troskliwe Misie, Gumisie, Niedźwiedź z bajki Masza i Niedźwiedź, Misie w rzeczywistości, czyli misie, które spotykamy obserwując przyrodę oraz w czasie wycieczki do zoo. Niedźwiedź polarny, niedźwiedź brunatny, niedźwiedź grizzly, niedźwiedź czarny, panda, inne znane misie, czyli misie, które możemy zobaczyć w telewizji i nie tylko. Gummy Bear, miś Haribo ze słodkich żelków.